to zróbmy może spontaniczny aneks do naszej dzisiejszej rozmowy. Porozmawiajmy o twoich komiksach. Skoro już je przydźwigałeś, to może je zobaczmy. No dobrze, to zobaczymy i obejrzymy sobie te komiksy. Mam nadzieję, że będą widoczne. I powspominamy trochę stare czasy, gdzie się tak naprawdę przeglądało, czytało i żyło tym komiksem. Może powiem kilka słów o komiksie, który natknął mnie na jakby stworzenie tematu związanego właśnie z Muzeum Powstania. Był to komiks, który przedstawiał listy z frontu z I wojny światowej żołnierzy. I wydano komiks, w którym umieszczono ileś komiksów stworzonych na podstawie właśnie tych listów, gdzie wielu autorów próbowało przedstawić na kilku panelach komiksowych formę tych listów. Było to coś niesamowitego dla mnie, bo możemy przejrzeć sobie i obejrzeć różnego rodzaju kreskę. Nie wiem, czy to widać w ogóle. O tak, może. I formę przekazu. O, może przytrzymasz mi. I był to taki właśnie mój impuls może do tego, żeby właśnie też ta współpraca właśnie z tym Muzeum Powstania zaistniała i ten przekaz właśnie tych opowiadań właśnie powstańców, ten temat, który podjęliśmy razem ze studentami, właśnie przekazać w formie komiksu, z tym, że tam była to forma komiksu multimedialnego. No tutaj mamy formę komiksu papierową, gdzie tak, artyści... Inne źródło było tutaj, tak, zupełnie w przypadku inne. Tych komiksów francuskich. Podstawą były listy i sam tekst, a w przypadku współpracy z muzeum mieliśmy nagrania tak. Właśnie głosu powstańców. Nagranie głosu powstańców, teksty, które potem studenci wykorzystywali do swoich komiksów. To jeszcze może pokażemy. Bardziej pokazujemy właśnie style. To jest bardzo ciekawa, można tam powiedzieć, książka, bo tego jest sporo tutaj, która reprezentuje naprawdę dużo różnych stylów autorów, różne techniki, co jest ciekawe, były od technik digitalowych poprzez techniki klasyczne typu akwarela czy rysunek czarno-biały. A tutaj przyniosłem kilka komiksów, to też jak na początku mówiliśmy o swoich pasjach. To są komiksy, które akurat dostałem w wieku 14 lat od taty, które tak naprawdę też zmieniły moje patrzenie na komiks z zupełnie innej strony, bo wcześniej oglądałem Kajka i Kokosza. No, byłem fanem, tak jak powiedziałem wcześniej, lądowania w Andach. Polcha, Torgale też czytałem, natomiast tak, to później pojawia się też Batman, tak, Batman to w szczególności ten, do tej pory trzymam Batmana, tych Batmanów mam więcej, tylko przyniosłem akurat jeden przykład. Natomiast no to są komiksy, które cenię za przede wszystkim styl, za opowiadania, ale przede wszystkim styl, w którym są, które po prostu zupełnie zmieniły też patrzenie na to, jak można fajnie, ciekawie przedstawić, jaką kreską, no i fascynacja przede wszystkim tym komiksem. Może nie wiem, pokażę w środku. Tym bardziej, że to są często komiksy w języku francuskim, włoskim albo hiszpańskim. Tak, są to oryginalne komiksy.
i też jako dzieci nie zawsze się te języki znało, albo nadal się tak naprawdę nie zna. To się przeglądało i patrzyło się w te obrazki i przenosiło się w ten świat. Nawet jeżeli nie wiedzieliśmy, o co chodzi, to tak. Staraliśmy się domyśleć poprzez ten obraz i przyznam się szczerze, że dawało radę. No to wiele razy, ja pamiętam, że wiele razy przeglądałem ten komiks, oglądałem. Próbowałem też i rysować, i się zastanawiać nad tym, o, jak to fajnie można wykorzystać. Dużo się zastanawiałem i jak to zostało stworzone, jak to zostało narysowane, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest komiks robiony ręcznie. Tutaj nie ma żadnego digitalu, jest to ręcznie rysowany komiks, malowany powiedziałbym, który no, wygląda niesamowicie, nawet teraz jak się ogląda. Nieraz jak studentom pokazuję, to oni mi mówią, nie wierzą, nie, to na pewno digitalu było. Ja mówię, nie, to skąd? Pewnie był aerograf. Tak, aerografem, zgadza się, tak. Kto teraz wie, co to jest aerograf? Mało osób, ale myślę, że sporo osób też używa aerograf, że jednak dużo ludzi fascynuje się tym narzędziem. Jest taka opcja na tablecie, tak? A, tak, zgadza się. I bardzo popularna ta opcja jest. To dla formule pokażę, to hiszpański komiks. Tutaj przepiękna druga, trzecia strona. Ten komiks można nawet chyba dostać w internecie kupić, bo widziałem kilka części. Jest do zdobycia. Tak, jest tak. I można jest. Go tutaj, ja nawet nie wiem, czy nie jest tłumaczony z Arzachem, bo tak, te rozwiązania zaraz, są tak, bardzo podobne, dlatego też możemy pokazać Möbiusa. O, co prawda to jest też stare. Ale tak naprawdę tu jest jeden i drugi świat taki surrealistyczno-fantastyczny, gdzie mamy te wielkie potwory i głównego bohatera, rycerza, ale zupełnie inaczej rysowany. Jeden i drugi komiks jest niesamowicie przygotowany, bardzo dobrze przygotowany pod względem historii, bardzo fajnie się, tutaj można by powiedzieć, że ja tego nie czytałem, tylko bardziej przeglądałem, teraz już znam tą historię, bo sobie też wersja polska była i sobie przeczytałem. Wcześniej też przetłumaczyłem to. Natomiast same te rysunki, które tutaj są, są niesamowite. W szczególności, że też jest rysowany ręcznie. Znaczy ten jest malowany akurat. Ale też warto dodać, że w przypadku Möbiusa to jest to komiks bez dymków, bez słów. Wszystko jest opowiedziane właśnie poprzez narrację wizualną. Zgadza się. Tu niestety ten komiks przeszedł sporo. No ale ma pewnie 30 lat, tak, jeśli nie więcej. Został zalany przypadkowo, ale odratowany. Porównać. Tego komiksu Arzak to już mówiliśmy, że są trzy tytuły różne. Formuła zapisu, jest inna imienia troszeczkę. Bohatera, tak. I to się chyba z czasem zmieniało. Tak, bo to było drukowane w Metal Irlau, czyli heavy metalu i wychodziło to właśnie jako kolejny odcinek, aż zostało zebrane właśnie tak, w album. Zgadza się. To jest niestety problem, bo tutaj jest sklejone, już się nie odzyskania. Dzięki.